Poznajmy zatem zasady Twojego wyzwania. Oto jak będzie wyglądało wyzwanie Dagmary. Studio znajduje się 15 przymierzalni ponumerowanych od 1 do 15. Każda z nich należy do innego sklepu o określonej nazwie. W przymierzalniach znajdują się różne osoby, każda z nich ma inny powód zakupów. Dagmara przejdzie wzdłuż przymierzalni i pozna wszystkich klientów. Następnie odwróci się i będzie musiała odtworzyć z pamięci informacje o 3 losowo wybranych przymierzalniach, czyli nazwę sklepu, kto w niej jest oraz powód zakupów. Zadanie zostanie zaliczone, jeśli Dagmara przyporządkuje prawidłowo wszystkie informacje do wybranych losowo przymierzalni. Zostawiam Cię tutaj. Pierwszy sklep to szmatki u Agatki. Kto przyszedł do środka? Cześć. Cześć. Czy Ty jesteś taką małą księżniczką? Tak. I po co przyszłaś do sklepu? Przyszłam po stroje do księżniczki. W sekundzie. Nie przeszkadzamy w takim razie. Konkret, ja lubię takie dziewczyny. Dla każdego coś ładnego. O, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy studentami. Świętujemy zakończenie sesji egzaminacyjnej na studiach. Dziękujemy bardzo. Sklep numer 3 to piękna sprawa. Sklep numer 8. Dużo za niedużo. Numer 12. Będzie pan zadowolony. 14 to różności dla piękności. Jestem jokejką. Jestem muzykiem rockowym. Jesteśmy aktorami. Wow. I co kupujesz? Kupuję profesjonalne kąpielówki. Ja szukam jakiegoś stosownego kapelusza. Nowe bryczesy. Nowy fartuch, bo nie zadziałała moja dieta cud. Czy ja cię nie dogonię pływając? Myślę, że nawet jakbyś biegła obok, to byś nie dała rady. W takim razie, Dagmara, zapraszam na fotel. Dagmara musiała zapamiętać 15 nazw sklepów, 15 numerów przymierzalni, 15 klientów i jeszcze dodatkowo to, co dany klient chciał kupić w tym sklepie. Mamy tutaj maszynę losującą i zaprosimy kogoś z widowni do nas. Kto chciałby wylosować pierwszą przymierzalnię dla Dagmary? O, proszę bardzo, zapraszam. Dziękuję bardzo, a pierwsza przymierzalnia to przymierzalnia numer 6. Dagmara, jestem przy przymierzalni numer 6. Bardzo proszę o nazwę sklepu. Najprawdopodobniej jesteś przy butiku. A kto jest w środku? W środku w przybieralni jest pływak, który chce kupić specjalne kąpielówki. Sprawdźmy zatem, czy rzeczywiście w butiku jest pływak, który przyszedł po kąpielówki. Yes. Tak jest! Wielkie brawa! Pływak. Kupuję profesjonalne kąpielówki, bo przygotowuję się do swoich pierwszych w życiu zawodów. Przechodzimy do kolejnego losowania. I raz jeszcze zapraszam kogoś z widowni. Bardzo proszę. O, wylosujemy sobie drugą przymierzalnię z tej strony. Losujemy, mieszamy. Na razie jest dobrze, ale jeszcze dwie przymierzalnie. Dziękuję bardzo. Druga przymierzalnia to przymierzalnia numer 10. Dziesiątka, no to jest sklep Grzechu Warte. Kto znajduje się w środku? W sklepie numer 10 jest jokejka i ona chce kupić bryczesy. No zobaczmy. Tak jest! Wielkie brawa! Jestem jokejką i chciałam kupić nowe bryczesy, ponieważ dostałam w pracy podwyżkę. Jeszcze jedna przymierzalnia, jeden sklep.
a wtedy zaliczysz swoje wyzwanie. Bardzo proszę kolejną osobę z publiczności. No bardzo proszę. Wylosujemy trzecią przymierzalnię dla Dagmary. Dziękuję bardzo. Przymierzalnia numer 11. Od A do Z to było... Przymierzalnia numer 11 to sklep o nazwie... Od A do Z. No. A kto jest w środku tej przymierzalni? W środku jest... W 11 jest pielęgniarka i ona niestety przypaliła swój kitel żelazkiem, no i no musiała kupić sobie nowy. Czy miałaś rację po raz trzeci? Tak jest! Brawa. Wielkie brawa! Jesteś pielęgniarką. Dokładnie. Chcę kupić nowy kitel, bo stary przypaliłam żelazkiem. Panie doktorze, było ponad 15 klientów, 15 nazw sklepów i jeszcze co? Każdy klient chciał kupić. Informacji mnóstwo do zapamiętania. Tak. Większość z tych osób miała jakieś barwne historie, więc też trzeba było to szybko w miarę porządkować w głowie. No pokazałeś, że twoja pamięć nie zawiodła. Mariusz, a ty do której przymierzalni? To znaczy, do której przymierzalni miałem wejść, wiesz co? Będzie pan tak, zadowolony. Powiem ci, że wiesz co... No, nie, ja poczekaj, sugerowałam! Poczekaj. Numer 8! Nie, wiesz co, akurat jest tam taka przymierzalnia, będzie pan zadowolony. Mówię, tam bym wskoczył, tak przymierzył, no coś, wiesz. No i na pewno bym był zadowolony. A kto tam jest, Mariusz, w tej przymierzalni? Ale ja wiem, co tam już jest. Proszę cię, i nawet wiem, co ta pani chciała kupić. To w takim razie podejdź, odsłoń i powiedz, co pani chciała kupić. Tylko Mariusz, ostrożnie, jeśli tam jest pani. A będę zadowolony? To jest program o 20. No jak nie, no. Będziesz zadowolony? I nawet zadowolony? Wiem, co pani chciała kupić. A pani jest wyższa od Mariusza. No, no. Ale to jest fantastyczny przykład na to, że nasz mózg właśnie bardzo sprawnie i szybko zapamiętuje takie informacje, które są dla nas istotne i to, atrakcyjne. Co chce. Dokładnie, to co chce. Mariusz zapamiętał tylko jeden tutaj.